I już jesteśmy w kuchni. Iwona Bielawska razem z nami. Cześć Iwona. Cześć Mateusz. Dzisiaj nie będziemy jakoś tak specjalnie, wymyślnie gotować. Będziemy dzisiaj smażyć i będziemy robić sałatkę. Tak, bardzo zdrową sałatkę. Zrobimy sałatkę z indyka. Usmażymy sobie indyka, proszę Państwa, bez tłuszczu. Po usmażeniu dodamy warzywa i zrobimy świetną, zdrową sałatkę. Okej, to od razu bierzmy się Zabieramy się do roboty. Pracy. Zastanawiam się, czym się różni pierś z indyka od piersi z kurczaka? Co jest bardziej zdrowsze? Jak myślisz? Powiedz. No, wydaje mi się, że z indyka będzie zdrowsza, bo jest droższa. Tak jest. Masz rację. Już takie wiadomości tutaj posiadasz, że naprawdę ja już zaczynam się uczyć od ciebie. Musiałam się przygotować pod wrażeniem. Czyli proszę Państwa, indyk usmażony bez tłuszczu, to już jest fantastyczna sprawa. Nie dodajemy ani grama tłuszczu. Teraz, gdybyśmy tutaj na tą patelnię dolali tłuszczu, wszystko by pryskało. Jasne. Pryskało. Wszystko by brudne. Kaloryczna byłaby potrawa, natomiast to będzie bardzo dietetyczne. Byłoby niezdrowe i jeszcze by nam do tego wszystko śmierdziało. Tak jest. I teraz obsmażamy sobie indyka. Rzeczywiście nie było tam ani kropli tłuszczu, tak. Ale ja już wiem, że tak da się zrobić, bo widziałem, co zrobiliście z piersią z kurczaka i jestem spokojny o to, co tam w tym momencie się dzieje. W tym czasie, jak smaży nam się pierś z indyka, przygotujemy sobie warzywa do sałatki. Warzywa do sałatki. Czy ta sałatka ma jakąś taką specjalną nazwę? A la Iwona? Coś może być a la Iwona. Może być a la Iwona. Może być made in Mateusz. Okej. Okay. Na razie i nie, ja dzisiaj się nie będę udzielał w kuchni, dzisiaj jeszcze przyjdą dużo pracy. No będzie a la Iwona. To co w tym momencie wrzucamy do tej miski? Teraz tak. Kwestia, proszę Państwa, doboru warzyw, to już jest każdego indywidualna sprawa. Czym więcej warzyw, tym lepiej. Mamy zachowane wszystkie witaminy, sole mineralne. Jedzmy owoce i warzywa 5 razy dziennie. Jeżeli tylko Państwo możecie sobie na to pozwolić, to naprawdę zachęcam, ponieważ jest to bardzo zdrowe. Myślę, że teraz więcej osób może sobie pozwolić, bo te warzywa wreszcie już się pojawiają w ogrodach. Dokładnie, jest taniej, tak. Smaczniej. Jest sezon Dokładnie. Na warzywa, dlatego zachęcam jak najbardziej. Dokładnie. Teraz pomidor, widzę, że on już pozbawiony tej takiej zielonej części. Tak, zielonej niejadalnej części, podobno. Niejadalnej. I sobie dodajemy. Kwestia dokładania warzyw do miski nie ma żadnego znaczenia. Proszę zobaczyć, indyk już pięknie nam się zrumienił. Teraz dodamy przyprawy. Oczywiście używamy przypraw, proszę Państwa, starajmy się jak najmniej soli, ponieważ wszystkie warzywa, które tutaj są, zawierają swoje sole mineralne, o których powiedziałam przed chwilą. Proszę zobaczyć, jak pięknie jest obsmażony. W tym czasie, kiedy smażymy sobie indyka, przygotowujemy sobie warzywa i możemy wykorzystać sałatkę do każdego dania. Jasne. Prawda? Teraz indyk nam się smaży, my możemy powrócić do warzyw. Do krojenia. Jasne. Widzę, że bardzo lubisz ogórki, bo są i ogórki takie naturalne, świeże. Są ogórki i świeże, kiszone. Jak również są ogórki kiszone. Wyłączność na kiszenie ogórków w naszym domu ma mój małżonek. Robi to. Świetnie. Najlepiej. Tak. A ja słyszałam, że w ogóle w takich ogórkach zielonych, być może potwierdzisz albo zaprzeczysz, tak naprawdę nie ma żadnych odżywczych wartości. To jest mit, czy to jest prawda? Wiesz co, na pewno są wartości odżywcze, natomiast w kwaszonych jest o wiele więcej, tak? Mhm. Dlatego, że dodajemy czosnek, dodajemy naturalną sól, najlepiej mało soli, takiej gruboziarnistej, ale można też połączyć. Jasne. I jeden ogórek. Drugim, prawda? Zobaczymy, jak to wszystko będzie smakować. Paprykę. Teraz jeszcze papryka czerwona. Widzę, że jeszcze jest przygotowana papryka żółta. Żółta. Zabrakło zielonej, ale zielony jest ogórek i kiszony. Tak jest, i żeby było kolorowe. Jasne. W tej misce, obok miski, do której wrzucasz warzywa, sałata, ale coś jeszcze. Jest sałata. Tutaj mamy miks sałat. Mhm. I dodajemy różne sałaty. Tak jak przed chwilą powiedziałam na samym początku, że mogą to być wszystkie. Może to być sałata lodowa. Może to być, tutaj mamy, proszę zobaczyć, o, różne sałaty, które są tak jak lubimy. Wydaje mi się, że jest nawet rukola, ale rukola też jest, tak, jest rukola. Czyli rzeczywiście coraz więcej się znam na kuchni. Myślę, że moja dziewczyna się bardzo cieszy. Iwona, ja na chwilę Pozdrowienia dla twojej dziewczyny. Ja również pozdrawiam bardzo serdecznie. I zresztą też Iwona. Proszę, jak się zgrało. Jak się cieszę. No, wspaniale, wspaniale. Świetnie. Czyli jestem z Iwoną w kuchni, a więc tak jak prawie w domu.
Na razie musimy się rozstać. Ja na pewno do Ciebie powrócę. Słyszałem Zapraszam. Jeszcze, że będą parówki i o tych parówkach też myślę, że warto porozmawiać. Iwona Bielawska w naszej kuchni. My, drodzy Państwo, na chwilę się rozstaniemy i powracamy z informacją o tym, jak się ubrać na biznesowe spotkanie. Może nie tyle, jak się ubrać, ale co warto mieć ze sobą, żeby dobrze na tym spotkaniu wypaść.